Siemanko, siemanko, witajcie w moim warsztaciku. Co ja Wam chciałbym dzisiaj pokazać? Też taką szybką produkcję pod tytułem jak szybko zrobić sobie stojak na telefon bądź tablet z Plexy. Co będziemy potrzebowali? Kawałek nożyka, taśmę klejącą, frezy diamentowe, jakieś logo, kawałeczek pleksy. Tutaj mam sklejkę, która jest potrzebna mi do tego, żebym lepiej widział później, co graweruję. To może być coś czarnego, czarna kartka czy czarny Bristol. Będę to dzisiaj grawerował Dremelem 3000 z przedłużką, który mam zawieszony, tutaj widzicie kawałek rurki, na takim ładnym stojaczku. Ja mam tutaj wysokość sufitu 2 metry, więc nie za bardzo miałem jak się z tym powiesić. I wyobraźcie sobie, że miałem to powieszone do sufitu. Gwózdek przywalony do sufitu, do tego przywiązany kawałek drucika i tak sobie Dremel wisiał. Ale było to mało mobilne, bo jeżeli potrzebowałem, załóżmy, skorzystać z tego tylnego stołu, no to był już problem, bo trzeba było nową dziurę w suficie gdzieś tam wiercić, a nie za bardzo chciałbym to robić. I tutaj z pomocą przyszedł mi Dremel z tym statywem. Jest to bardzo przydatne. Dlaczego? Dlatego, że ten przewód giętki mamy tutaj elegancko wyprostowany. Nic się nie gnie i można tym sobie spokojnie grawerować. Zauważcie sobie, że mamy tutaj w pozycji praktycznie cały czas ten wąż wyprostowany. Jedynym mankamentem jest to, że trzeba się mocno wychylić do tego, żeby to tam złapać. Ale gdyby przykładowo sobie coś niżej zamontować, no to ok. Przyklejone. No i należy teraz przystąpić do grawerowania. Zacznę od tego, że obrysuję sobie wszystkie kontury, które chciałbym, żeby później w środku były zmatowione i w taki sposób objadę całość, a później środek będziemy tutaj wypełniać. Także na początek jedziemy od zewnętrznych stron. Cieniutkim frezem ja wybrałem taki frez, może na tym czarnym, o, będzie lepiej widać, taki stożkowy. To jest pilnik diamentowy, potocznie nazywany też frezem diamentowym. I tutaj dobrze jest, żeby te freziki były od drobnej gradacji, żeby jak najmniej kaleczyły naszą pleksę. Dobra, to zaczynamy. Mam już zrobiony kontur po zewnętrznej. Teraz przyszedł czas na odklejenie tego szablonu i wypełnienie. Tutaj już szablon ściągnę i przyłożę sobie właśnie do czarnej powierzchni. Tak jak tutaj wcześniej Wam pokazywałem, żeby było lepiej widać
bo tutaj mimo wszystko lampy gdzieś tam odbijają i średnio na jeża to tam widać. Także teraz odkleimy tutaj te taśmy. Okay. Mamy zarys. Tak. I teraz cyk. I jak się pochylę nad tym, o, lepiej widać. A nie byłoby tego widać, gdybym to robił bezpośrednio na czymś jasnym. Także nie ma co pitolić. Zmieniamy sobie frez na frez. Zobaczę, jak mi to będzie szło takim kulistym. Nie wiem, czy będzie coś widać. O, coś w ten deseń. Zmienię sobie na ten frez. I spróbujemy to wypełnić. I teraz przezbroję to na drugą stronę. Tu musiałem lekko zmodyfikować, gdyż ten kawałeczek tutaj był troszkę za krótki i nie chciał opadać sam. Miałem taki jeden kawałeczek sklejki, który ładnie sam opadał, ale był dłuższy. Tutaj jednak chyba za nisko było, znaczy się za krótkie to było i nie chciało się samo. Musiałem mu pomóc. Dobra, przezbrajamy i robimy drugą stronę. Dobra. Mam ustawione, zobaczymy, czy mi to teraz samo opadnie, ale i tak będę się wspomagał jeszcze tutaj sklejką, bo tutaj trzeba będzie uzyskać odpowiedni kąt, a to później jeszcze będę robił jakieś tam poprawki. Także jedziemy. Słabo mam tutaj dociśnięte i mi się troszkę poruszyło. Bez tej sklejki lepiej to docisnę niż ze sklejką. Ok, możemy ściągnąć ściski. Coś tam się giba, a to się dopracuje.
Może być tak. Może być tak. Można powiedzieć, że tutaj ta najtrudniejsza część techniczna została zrobiona. W planach mam jeszcze za chwileczkę obciąć jednak tutaj ten nadmiar ze względu na to, że jest troszkę za wysoki. I teraz jak włożę, załóżmy, tablet tutaj do środka, to za każdym razem, kiedy będę chciał skorzystać tutaj z klawiszów funkcyjnych, będę musiał niestety ten tablet wyciągać. No chyba, żeby ten tablet postawić w pionie, no to w tym momencie do klawiszy dostęp jest. Tutaj ogólnie rzecz biorąc, trzeba znać dobre miary, jak sobie to wymierzyć. Jeżeli chodzi o pochylenie, wydaje mi się, że jest ok, chociaż mogło być troszkę bardziej w pionie. Ale tu w zasadzie nie, wydaje mi się, że będzie dobrze. Najważniejsze jest to, że w końcu go zrobiłem, ten stojak, i będzie cieszył oko w dom. Także ja sobie go obrobię i wrzucę Wam końcowe zdjęcia, jak on finalnie będzie wyglądał. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. To są rzeczy proste, więc wydaje mi się, że większość z nas jakąś opalarkę ma. Coś do grawerowania można ogarnąć naprawdę w dobrych pieniądzach, bo to naprawdę nie musi być, to nie musi być, ale może być sprzęt z Dremela. Niekoniecznie musi być, bo też jest na rynku wiele innych maszynek, które są czy to lepsze, czy gorsze. To już musicie sobie powiedzieć sami. Ja Wam mogę jedynie powiedzieć tyle. Kupując zestawy takie dużo tańsze, z automatu wychodzi, może dostajecie tego więcej, bo dostajecie multinarzędzie, dostajecie w zestawie jakieś tam fajne kamyczki, czy pilniczki diamentowe, czy coś, tylko to uwierzcie, to jest naprawdę coś, co jest w zasadzie w większości Wam nigdy nie będzie potrzebne. Ja mam taki zestaw jeden, gdzieś tu się wala, i powiem Wam szczerze, że jedynie co z tego wyciągnąłem kilka pilniczków diamentowych, tych obrotowych, i w zasadzie to by było wszystko. Z reszty nie korzystam, bo nie ma sensu, bo to tak na dobrą sprawę do niczego się nie nadaje, bo załóżmy te tradycyjne kamienie szlifierskie, kamyczki szlifierskie, one są tak słabe, że na nie człowiek patrzy i one się rozlatują. Ale dobra. U mnie będziecie widzieli Dremela, jeżeli będzie się pojawiał w dalszej części. Ja jestem z tego sprzętu jak na razie mega zadowolony. I cóż, pozostaje mi życzyć Wam miłego dnia. Do następnej realizacji. Pozdrawiam i do zobaczenia. A teraz zapraszam jeszcze na serię zdjęć.